Dobra ryba. Pierwszy rzut, mówiłem, że korytowa ta woda bardziej poddziga. Jest! Zobaczcie, gdzie stało. Oj, pokrzywy. Cześć, witam Was znowu na kanale Marcin Gotowski Fishing. Znowu nad Pstrągową rzeką. I znowu z piórnikiem. Dzisiaj miało być dzigowo, ale przeraziła mnie troszkę woda. Wybrałem średnią rzekę, jeszcze nie do końca dużą, ale o dość głębokiej rynnie, ponieważ dzisiaj miałem łowić na dzik. I ten dzik lubi taką właśnie troszeczkę głębszą wodę, rynnową wodę, taką powiedzmy łąkową, trzcinową, ale o takim dość znacznym korycie. Brudna woda płynie, zobaczcie. I to mnie mocno wstrzymało, jeżeli chodzi o te dziki, łowienie pod prąd i łowiąc z prądem. Stwierdziłem, że na dzień dobry spróbuję pójść troszeczkę w dół, może troszeczkę woblerem. I podzielę ten dzień na pół. Później się odwrócę i jednak uparcie może pójdę na te dzigi. Dzisiaj oczywiście jestem jak zwykle troszeczkę spóźniony, bo śniadanko w domku musiałem zjeść. Mamy 9:00 i dzisiaj jest taki pochmurny dzień. Może pokropić, mam nadzieję, że nie tak jak ostatnio, że będzie ta ulewa i mnie wygoni z wody. Może pokropić, ale to będzie też jakieś wyzwanie łowić na takiej brudnej, ciemnej rzece. Także znowu nieidealne warunki, bo przejrzystość wody dość mocno ogranicza wędkowanie i łowienie pstrągów. A jeszcze tylko dopowiem, że na tej rzece nie byłem już ze 4 lata, także odwiedzam stare śmieci. No dobra, już gotowy. Coś mi się wydaje, że dzisiaj będzie potrzebny odczepiacz. Dzisiaj tym woblerem troszeczkę głębiej, troszeczkę pod korzenie i klasyczne łowienie, czyli łowienie w dół po łuku. Ja lubię po tych małych wodach twiczować. No ale zobaczymy. Na dzień dobry woblerski, taki głębszy. Jedyny duży, który znalazłem w piórniku z głębszym sterem. Bardzo fajna, ciekawa, drobna praca. Taka lusterkująca, bardzo drobna praca. Chodzi nawet przy bardzo wolnym prowadzeniu. Nie nadaje się oczywiście do szarpnięcia, nic to na niego nie działa. Po prostu przyspiesza, nie nadaje się z prądem do twitcha. Nadaje się znowu do takiego wolnego sprowadzania. Tak fajnie lusterkuje. Taka praca też pobudza pstrągi. Dosyć dobrze się trzyma wody, choć nie wiem dlaczego nie mogę sobie z nim poradzić. Na początku wychodził trochę do mnie. Odsunąłem mu oczko. Bardziej nie mogę. Niby stabilnie idzie, ale leciutko jakby się do mnie wysuwa. Dość głęboki. Zobaczymy, czy nie będzie za głęboki, bo widzę, że tu jest piach. Prześwietla ta woda troszeczkę. Jednak no jest mocno trącona i dlatego się wydaje głębsza. Zdjąłem dzisiaj Wam filtr polaryzacyjny, dlatego że i tak nic nie zobaczycie w takiej wodzie, bo ja w niej praktycznie nic nie widzę w okularach, więc nie ma sensu Wam przyciemniać obrazu. No nic, spróbujemy łowić, zobaczymy, czy nie będzie za głęboki, zobaczymy jak nim mi się będzie łowiło kawał przynęty na kawał ryby. Także liczymy dzisiaj na konkretnego potoka, na konkretną przynętę. Jeszcze mam dwie mniejsze woblery Arvi, malutki, fajny taki woblerek. I Fish B z takich klasyków, tak, do normalnego łowienia, nie do twitcha. Reszta w piórniku to woblery twitchowe. Coś jeszcze może nowego, żeby Wam pokazać, znajdę w pudle, ale to też są chyba bardziej woblery głębsze. Też zobaczymy jak sama woda. Ja ją pamiętam, że ona była taka dość głęboka, rynnowa. To pierwsze miejsce, takie średnie bym powiedział, to nie jest jakaś głębina. Więc być może te moje przynęty będą ok. Na pewno dzisiaj dużo, dużo wolniejsze chodzenie i dużo spokojniej ze względu na to, że w dół zawsze łowi się wolniej. Trzeba łowić dokładniej. I mniej się zrobi rzeki. O, tak też jest fajny sposób rzucić woblerka. Tam są potem nawisy. Pozwolić, żeby plecionka troszkę wyszła z kołowrotka, zablokować i ten łuk z plecionki wciąga tego woblera. Najpierw on idzie lekko z prądem, potem się odwraca i potem w rynnie zaczyna ładnie chodzić, migotać. To jest bardzo dobry sposób do obławiania właśnie takich miejscówek i miejscówek, gdzie nie możemy za bardzo rzucić, a w ogóle bardzo pstrąg lubi, jak tak wobler mu się odwraca.
wobler nie pływający, ale też nie tonący, suspending, ten, który mam teraz na wędce. Przy takim przytrzymywaniu lubię woblery lekko pływające. Wtedy można go spuścić, można nim troszeczkę więcej pokombinować, jeżeli chodzi o pracę przy nętą, ale z suspendingiem też sobie poradzimy na troszkę wyższym kiju. Zobaczcie to. Bawiłem się jigiem. Skubaniec. Szczupa. Oj. O ja. Kurde. Mogłem wziąć do podbieraka. Odgryzł mi. Bawiłem się jigiem takiego fajnego na 4-gramowej mojej główce mi zrobił kolega. Szaraka. Ej, dupy dałem. No, bo podbieraczka bym go wziął. A widzicie, gdzie stał? No, pstrągowe miejsce. Obowiłem to woblerem, nic, a założyłem dziga i tak, mówię, popukam pod burtę. I wziął. Ale szczupak. Na pstrąg, jakby to był pstrąg, to by był naprawdę, naprawdę niezły. Taki epizod. Także widzicie to, że macie branie na pstrągowej wodzie i macie rybę, to nie znaczy, że to jest pstrąg. Może to być też szczupak. No, pocieszające jest jedynie to, że nie wziął mi na tego woblerski, no bo dzik jednak mimo wszystko tańszy i dzików mam więcej. No i dziga zrobił mi kolega, więc będę musiał się uśmiechnąć, może parę główek mu wysłać, że mi znowu ukręcił parę takich dzików, bo już jak go tylko założyłem i zarzuciłem do wody, to zauważyłem, że fajnie jest ukręcony, chyba pióra marabuta, później wam je pokażę dokładnie, ale jest z przodu puszek, taki robi fajny kołnierz i potem taki wąski ogonek. W tym wypadku akurat ten ogonek był jasny, a kołnierz siwy. Bardzo, bardzo ciekawe zestawienie i bardzo fajny ruch dziga. Także swego rodzaju naprawdę fajnie ułożone materiały i fajnie działające, fajnie pracujące w wodzie. Ale wróciłem do woblera, tak jak obiecałem, idę w dół. Idę woblerem, jak będzie jakiś fajny rowek albo dołek, to może jeszcze spróbuję dzigiem, a na pewno spróbuję dzigiem w drugiej połowie dnia. Także patrzcie, czy coś się wydarzy na tego woblera, być może na innego woblera. Czy będzie branie pstrąga? No taki widzicie fragment ciężki. Nie ma jak dojść, z drugiej strony trochę lżej. Korytowy. Bym powiedział, że idealny na dziga. Też dlatego takiego założyłem. Troszkę innego. Tamten był Bartka Górczycy, a ten jest Piotra Lipca. Całkowicie inna robota, inna filozofia. Krótszy. Jest! Zobaczcie to! Pierwszy rzut! Nie wierzę. Dobra ryba. Pierwszy rzut. Mówiłem, że korytowa ta woda bardziej pod dziga. Bardziej pod dziga. Dobry pstrąg. Dobry pstrąg. Pod samymi nogami wziął. No tego się nie spodziewałem. Zobaczcie. Piękna rybka. O. No, jest. Mam cię. No taką trzcinę zobaczyłem, że stwierdziłem, że nie ma możliwości. Muszę tu wejść i założyć dziga, bo tu woblerem bardzo ciężko się łowi. Gumą można, czymś pod nie popukać. Zobaczcie, tu wziął pod samymi nogami. Rzuciłem krótko powyżej, puk, 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 puk pod nie i w rynięce siat. Fajny jest. Gruby, fajny. Wyjdę z nim. Już go wam pokazuję i uciekamy z powrotem do wody i obławiamy dalej. Kurde, tu nawet nie ma jak wyjść dobrze. No już taka 40. Fajna rybka. Fajna rybka. To może nie będę wychodził.
Tylko już tu go wam pokażę, żeby go nie męczyć. Tak, i zobaczcie. 42, szybki pomiar, piękny grubasek. 42 cm. Pięknie. No, płyń. Poszedł. No i mam dzionek zaliczony. I miało być na dziga. I jest na dziga. Pierwsze miejsce, pierwsze podanie. Kolejne wejście. O. I po rynience. Staramy się iść przy dnie, ale nie szuram po tym dnie. Tak trochę twiczując łowię. Podbijam i lekki opad, podbijam i lekki opad, podbijam i lekki opad, nie czekam aż przynęta dotknie dna. Staram się wczuć w ten prąd, w te dno, że wiem, że jeszcze ta sekunda i już będę miał dno, bo wtedy bardzo często będziemy łapać zaczepy, także powyżej się ślizgam. Chyba, że jest jakieś zastoisko i chcę, żeby to opadło. Ale tak najprościej, mówiąc, łowi się na dziga. No, czepliwy, na pewno czepliwy. No, idziemy dalej. Do ciekawej wlewki doszedłem. Więc wracam z powrotem do tego woblerski. I spróbuję nim tutaj obłowić. Wejście piaskowe. Fajne. No i kawał wlewy. Oczywiście nie idziemy na wlewę, tylko próbujemy przed. Próbujemy za. Próbujemy złapać rybę, która wyszła z dołka na żer i się gdzieś tu ustawiła, na przykład pod nawisem, przy jakimś patyku. Woda jest dobra do tego, żeby ryba wyszła z rynienki i się ustawiła gdzieś przy burtce. Staram się uważać na to, co robię z nogami. Nie stąpam byle gdzie, nie hałasuję trzciną na tyle, ile się uda. Patrzę, gdzie stawiam nogi, żeby zachowywać się jak najbardziej cicho. Jeden puk na dnie, jedna gałąź, dobra trzcina. Jeżeli tu stoi, to jest po rybie. I potem dołek jest pusty. Mówimy. A teraz taka miejscóweczka, dosyć płytka, fajne podmycia, nie widać, żeby tu była super rynna, zwolniony bieg. Założę tu płytszego i mniejszego woblera. O, tego założę. Kolorem będzie pasował do tej brudnej wody. O, woblery Arvi. Taki klasyk, normalny klasyk. Klasyk nad klasykami, ale strasznie mnie irytuje ten kolor, ale coś nie chodzi. Widzicie? Wychodzi do mnie, czyli zobaczymy, czy miękkie uszko na zewnątrz. Trzeba woblera każdego ustawić. Niekoniecznie musi być ustawiony. Niby powinien, ale nie trzeba. Więc ja oczko na zewnątrz. Bardzo delikatnie, wręcz bez ruchu. O, już troszkę lepiej. To jeszcze raz. Agresywna praca. O, widzicie? Już jest ok. Ale miękko na wędce. Patrzę, czy jeszcze go nie ustawić. Nie, inaczej. Jest dobrze. Mała korekta. To nie jest to, że wobler jest zepsuty. No taka chyba zeróweczka. Oczywiście taki wobler o agresywnej pracy nadaje się na bardzo wolny uciąg, wtedy on sobie kołysze na takie przytrzymanko, na wolne łowienie. I tak też zamierzam tu połowić, dlatego sięgnąłem po tego woblerka.
chcę obłowić to wejście z piachu w rynnę. Może stoi jakiś i coś zbiera. Bo tutaj wszystko mu płynie. Raczej nie spodziewam się tu dużej ryby. Mogę, chciałbym się zdziwić. Raczej taką normalną miaróweczkę bym tu postawił. No nic, łowimy. Już klasycznym woblerem, klasycznie. Przytrzymać, stanąć. Przeciągnąć go troszeczkę, znowu przytrzymać, stanąć. Niech on sobie tam pobuja, niech prąd nim lekko ruszy lewo, prawo. Znowu przytrzymać, stanąć. O, nie tylko rzucać i zwijać. Bym powiedział, że ciutkę mi za agresywnie, ale nieraz lubią taką agresję. Na głowie x-ową pracę. Ło, ale tak nie rzucamy. O, taki troszkę dalszy rzut. Każdy kolejny inny, troszkę bliżej, troszkę dalej, żeby innym torem po łuku poszedł. To tak najprościej. Jest. Dzisiaj wszystkie gatunki chyba złowię. Mówię, że jest. A tu widzicie, zaskoczył mnie. Co prawda, piękny okoń. A w ogóle no, taki wobler pracą okoniowym, powiedział, jak ktoś łowi na rzekach, typu tam, nie wiem, nawet od Rawisła, to taki kształt woblera bardzo się nadaje na okoń. No i okoń. Szczupak, strąg i okoń. No co za dzień. Co za piękny dzień. No to teraz znowu czas na pstrąga. Kurde, widzicie, miałem teraz zaczep, szarpałem przynętą, tak nie róbcie. Tak mocno uderzyłem blankiem, aż było słychać huk. Na szczęście nic się nie stało, ale teraz może w każdej chwili pęknąć. Po takim uderzeniu, jak mi pęknie wędka, to pamiętajcie, że to jest przyczyna tego uderzenia, bo to naprawdę mogło się coś tu wydarzyć, bo mi obcięło wypowiedź, bo bateria się skończyła. O, tak w ogóle z workiem takim chodzę, 30-litrowym, jako plecak. Wszystko tu wrzucam, picie, jedzenie i mój cały sprzęt elektroniczny, a troszkę tego jest. O, i tam też już pada bateria, wszędzie padają baterie. Zaraz wam pokażę te dzigi przy okazji. Piotra Lipca to takie bardziej, bym powiedział, małe koguciki z takim kołnierzykiem. Będzie chyba troszeczkę pióra koguta i na kołnierzu to może być sarna. O, takie widzicie. I widzieliście, jak tym można łowić i jak tym można złowić pstrąga. Bartka Górczycy, dzigi zrobione na moich główkach. Co szczupaczek mi odgryzł. Taki bardziej, bym powiedział, chyba marabucik, zobaczcie, z takim kołnierzem jakby z przodu i ten marabucik tu z tyłu taki ogonek robi. Bardzo fajnie to wygląda w wodzie, ciekawie to się zachowuje, nie? Takie kołnierz i ten ogonek, jak potem się zmoczy, to jak taka rybka, jak taki ogonek rybki. Świetne kolory, właśnie takie jakieś białe, ten całkowicie taki puszysty, bez tego kołnierza, szare i czarne i brązy, ten też tylko taki, zobaczcie, tu jest inaczej ukręcony na główce Bartka i z takim tylko ogonem szarym. No bardzo, bardzo fajne przynęty. Naprawdę na te wszystkie pióro, pusze idzie połowić ryb. Tu na mojej główce dwugramowej, leciutkiej, też taki ogoneczek. Tutaj jak widzicie, w tym roku na kanale sporo różnych tematów. Chcę wam pokazać przez to, że naprawdę jest wiele różnych przynęt, dobrych przynęt. Gdzie jaką przynętę zastosować, gdzie jaką przynętę podać i tak naprawdę można złowić na większość przynęt pstrągi. Oczywiście są lepsze, gorsze te przynęty, łatwiejsze w użyciu, trudniejsze, bardziej cierpliwe, ale trzeba wiedzieć, gdzie zastosować i przede wszystkim, jak to poprowadzić. Ale podoba mi się teraz tu miejsce, ta taka rynienka i wejście w ten taki pochylone drzewo. Tak się zastanawiam, czy właśnie to nie jest takie miejsce, żeby założyć tam wahadło. Więc może założę niewielkie wahadło. Założymy Igora olejnika. Taką fajną, bardzo, bardzo lekką, ciemną blaszkę.
O, oj, 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 oj. No tak to nie. Co to dzisiaj się dzieje? No, trzeba się wprawić w ciężar przynęty. Ale pięknie, kolebie. O, fajna do poprowadzenia z prądem, wam powiem. Bardzo lekka. Pracuje od razu. Takie niewielkie pstrągowe dołki. Oczywiście można zaburzyć jej pracę, tak samo, żeby odskoczyła. No tamte krzaczki mi się, słuchajcie, podobają. Gdzieś tam może się ten pstrążek schować, nieduży, nie jest to jakiś wielki dół. Ale lubią takie tematy. No idzie się nim pobawić. Nią, bo to wahadłówka. Popuszczać, przeciągnąć. Myślę, że dobrze dobrana wielkością i wagą do tego uciągu. Ale tu też jeszcze płytko. Zobaczcie, co się dzieje. Słońce wychodzi. Nie wiem, czy zapowiadali dzisiaj słońce, ale wychodzi. Troszkę prześwietli tą wodę, a ja teraz założyłem klasyka Bartka od Fishbe. Mówisz, od tego woblera wszystko się zaczęło. Kupiony na targach Evolution. Bardzo delikatna praca, bym powiedział, że mikro sztywna. Nie wiem, czy go nie podetnę na sterze, chociaż trzeba przyznać, że pracuje. Wolniutko się kolebie. Ma to swój urok, taki troszeczkę też inna praca, do której ja jestem przyzwyczajony. Ale nie jest zepsuty ten wobler oczywiście, żebyście mnie źle nie zrozumieli, zobaczcie. Kolebie się, delikatnie wolno się kolebie. Bardzo drobna praca, tak szybciej go przeciągnę. O, bardzo drobna praca. A jeszcze trochę niżej podam. Jeszcze troszkę wlewka taka fajna, chociaż nie głęboka. Ale ten krzaczek tu może też robić robotę, schronienie dla ryby. Teraz przez chwilę nic się nie wydarzyło. Czas na drugie śniadanie. Trochę wody, bo głodny jestem. No i fajna wlewka teraz przede mną, więc zjem i próbuję. Może na woblera. Na tego Martina di Pranera spróbuję. A później coś pomyślę. Z racji, że ileś lat tu nie byłem, to kompletnie nie pamiętam. Gdzie, co było, jak ta woda płynęła. Więc tak naprawdę muszę poznać ją na nowo. Ej, ej, ej. Tak jest ciężko. A teraz na chwilkę założyłem sobie Martina DR albo Deep Runner, jak to woli, takiego okonia z takim dłuższym sterem. Świetna przynęta, już o niej wam mówiłem. W tamtym roku potężny pstrąg mi z niej spadł. W tym roku zresztą też złowiła fajną rybkę, chyba w moim pierwszym filmie. No jest wleweczka, tylko jak ja tu mam dojść? Ciężki teren. Tu jest jakieś wejście chyba przez kogoś zrobione. Widzicie, jak on pięknie kolebie? Przynęta, która tak naprawdę za nas zrobi całą robotę. Zobaczcie, rzucam. Tak naprawdę blokuje i on już się wciska i spływa i kolebie. Potem się odwraca, dalej kolebie. Będzie to na 1000% killer, nie tylko pstrągowy, bo i może sandacze na opaskach, a na pewno
duże okonie. Jest. Wyszedł z rynienki na takiego twitchowego woblera. Widziałem, jak go tu zagarniał pod samym wierzchem, jak on się odwracał. Rzuciłem pod burtkę, widzieliście. O, i też fajna rybka. No, i też fajna rybka. Martin DR, na chwilkę założyłem, zobaczcie. Ta przynęta po prostu pięknie pracuje. To jest przynęta kolejna stworzona przeze mnie dla was. Tu jeszcze śmierdzi bardziej. Obłowiłem to klasycznie po łuku. Nic się nie wydarzyło. Przeszedłem, chciałem jigiem obłowić, ale mówię, dobra, założę tego Martinka i rzuciłem powyżej i tak, widzieliście, delikatnie, on też się nadaje w Twitchu, on pięknie luster i rzuciłem, tak, nagrywa czy nie nagrywa, bo już nie wiem. Nagrywa. Jak już zdjąłem, żeby nagrywać, to zobaczcie. Piękne korobki. Piękny pstrążek. Piękny. O. Nie będę go mierzył. Taki pod 4 dychy. Myślę, że z 37-8. Fajny, grubiutki. Uciekaj tu. Pięknie poszedł. Pięknie poszedł. No i co? Miałem łowić na dzigi. Nawet jak złowiłem na dziga, to i tak uwielbiam łowić na woblery, słuchajcie. No ja po prostu uwielbiam łowić na te woblery. Ale nic, jeszcze kawałek przejdę z tym wobkiem. I tak jak wam mówiłem, odwracam się i idę z dzigami. To może przy okazji o zestawie trochę, bo wy zawsze mnie i tak o to pytacie. O ten zestaw mój. No moja wędka Robinson Toshido Pro Design by Marcin Kotowski. 2,45, 3,14 od początku sezonu ze mną i naprawdę cały czas na nią łowię. Jest naprawdę uniwersalna, na mniejszą, na dużą wodę i świetnie i do dziga, i do gumy, i do woblera większego, mniejszego. No daje se radę. Na koreczku taka ładna. I najtańszy, no może nie najtańszy, ale naprawdę budżetowy kołowrotek Taktika. FD258 daje radę. Fajnie się rzuca, dobrze nawija linkę, nic się mi nie plącze, nic się mi z nim nie dzieje. Z hamulcem jest wszystko ok. Za malutkie pieniądze, nie wiem, 150 zł. Plecionka Phantom Prime 0,10 i przepon z żyłki 0,235. Tak to oto się robi. Kolejna ryba i kolejny udany wypad. Postaram się tamtą wlewę obłowić czymś płytkim. No mógłby się gdzieś tam przykleić. Czy ja muszę wiecznie łowić na kolanach? O, właśnie tam chciałem. Od razu powinno być branie. Tą płytką płotkę założyłem. Widzicie, do takich tematów to się nadaje. Tutaj. A ja chciałem tak przy samym tym wejściu. No tam może być ta ryba. Tutaj, albo może być tam pod burtą.
puścimy trochę. O, niziutko. Jest! Widzieliście to? Mówiłem, że może tam być, ale było fajne branie. No ale to takie, o właśnie, jak tam wyciągnąć rybę. Dobre branie było, mocne, ale pokazałem wam, że jest tam taka możliwość. On stał w warkoczyku. Od razu łupniak był. Od razu. Czyli stoi ryba. No taka nawet jakby wzięła, to ciężka do złowienia i trochę małe tutaj kotwy. Ale branie było naprawdę potężne. Maluszek wychodzi. Trochę za płytki ten wobler to. Fish B założyłem z powrotem, ale nie będzie tego widać. Podcięłem mu tak policzki, tak jak wam mówiłem, delikatnie z jednej i z drugiej strony. I jakby no bardziej żwawa się ta praca zrobiła, odpowiadająca bardziej pode mnie. A chyba się przekręcił. O, poprawił się. Więc musiałem jednak zrobić to tak troszkę pod siebie, żebym nie mówił. Teraz według mnie dużo lepiej pracuje. Dużo bardziej żwawo. O, widzicie jak. Wystarczy nim delikatnie kręcić, a on już się fajnie kolebi. Ale uważajcie z takimi rzeczami, bo możecie szybko też zepsuć woblera. No i wracam na miejsce, w którym zaczynałem, albo od miejsca, w którym zaczynałem. Zacznę iść teraz w górę i łowić chwilę na jiga. Myślę, że się tak godzinę połowię, bo takie dobre 3 godzinki łowienia za mną. Już się trochę zmęczyłem, poleżałem sobie z pół godziny w pokrzywach, poodpoczywałem. To też jest niezły fan na tych rybach, na tych pstrągach. Nie można biegać od miejsca do miejsca. Trzeba znaleźć chwilę ciszy, chwilę spokoju, naładować baterie, posłuchać przyrody, posłuchać ptaszków, bo prześlicznie śpiewają, grają swoją melodię. Także mały spacerek przede mną. I widzimy się w miejscu, w którym zaczynałem z rana wędkowanie. I idziemy sobie pomału w górę i próbujemy złowić kolejnego pstrąga. No i jak widzicie, doszedłem do miejsca, w którym zaczynałem. Lekkiego dziga mam założonego, 2-gramowego. Oj kurde, co to tak? Ajajajajaj, myślałem. No właśnie to jest to. Miała być ryba. Kurde, taki płytki odcinek teraz. Pozwolicie, że na chwilę zmienię przynętę. Rzadkość u mnie na kanale. Obrotówka, ale kiedyś naprawdę sporo łowiłem na obrotówki. Uwierzcie mi. Uwielbiałem białą na przykład. Czarna jeszcze z chwostem. Zawsze jakiś kontrolny rzut się przyda. O panie, ale tak to my hałasujemy. Piachy, teraz takie. Ciężko tu postawić rybę, no ale pstrąg to już nieraz mi pokazał, że naprawdę nie potrzebuje wiele wody.
więc spróbujemy. Fajne podmycie burty. O! Właśnie tam. Jest! Zobaczcie, gdzie stało. Wow. Ho, ho, ho. Na obrotówkę. Od Igora. Ale widzieliście, gdzie stał? Na piachu. Ole, piękny. Też dobry 40. Ole, wyskoczył. Piękny jest. Na obrotówkę. A. Pięknie. Co za dzień. Na piachu stał, na piachu, mówię, nie można omijać. Zobaczcie, na obrotówkę. Piękny w kondycji, piękny. Kolejny. Ale piękny. Oj, 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 oj. Się tutaj mi powklejał. Oj, niech się odsapnie. A ja chociaż szybką fotkę zrobię. Piękne. Płyń. Jesteś oszołom. Dobra, 40. Nie będę go mierzył. Z 42 myślę. No płyń. Bo ty jesteś oszołom jakiś. Poszedł. Piękny. Kurde, no 3,40 takie prawie, że. Dwie na pewno, jedna taka bliska. Widzicie, jak na różne przynęty, ale tylko zobaczyłem tę płań i ten piach, od razu pomyślałem o obrotówce. Mówię, kurde, no takie miejsce na obrotę płytkie. No i założyłem, no i na Igorka olejnika. Ładnie chodzi, fajne skrzydełko, zobaczcie, takie nietypowe skrzydełko i chwościk. No i te ciemne z żółtym zawsze dobrze działały, ale coś mi się tu namieszało. Tak mi tu powykręcał, że masakra. Nawrócił. Widzieliście? Spłoszyłem go. Powoli wyszedł do niej. I nawrócił. Ale już mógł się spłoszyć. Kończę. Godzinka już minęła. Także myślę, mi się wydaje, że mega, mega udany wypad. 4 godzinki nad wodą i tak naprawdę 3 piękne pstrągi. Nic się więcej nie wydarzyło poza okoniem. Koło 30 cm, który mi spadł. Ale już nie miałem na czuwaniu kamerki, bo została mi ostatnia bateria na 60%. A nie naładowałem powerbanka, więc przepraszam Was za to. Na szczęście nie było więcej już pstrąga. Schodzę do auta. Myślę, że pokazałem Wam, że warto dostosowywać daną przynętę do miejsca, do wody. Warto kombinować, warto zmieniać, warto próbować. Piórnik się sprawdził, z piórnika pewne przynęty dzisiaj zagrały. Bardzo mi się podobało wahadełko i bardzo mi się podobała obrotówka Igora olejnika, także piękna robota, piękna praca. Na te przynęty można łowić. Zdradziłem Wam delikatnie Martina Deeprunnera. Na niego jeszcze przyjdzie czas. Jeszcze Wam pokażę, co ten wobler potrafi. Chociaż dzisiaj już też pokazał, że potrafi. No i pokazałem Wam, jak ja łowię na jigi. I że warto tych jigów używać. Też piękna ryba. Na jiga szczupak. Taki epizodzik odgryz. Jednak jigi potrafią być czepliwe. Dzisiaj 2 albo 3 zostały. No jeden na szczupaku i 1 albo 2 w wodzie, więc trzeba z nimi też uważać. Myślę, że w gramaturze 2-4 gramy to po takie najczęściej powinniście sięgać na takiej wodzie, na której ja byłem. Jak się podobało, to jak zwykle dajcie łapkę, zostawcie subskrypcję i naduście dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnego filmu. A ja już teraz się z Wami żegnam.
lecę do auta, jadę do domu na obiadu i z pewnością spotkamy się na kolejnym filmie z nadwody. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam was. Heja! Poszedł.